musiałem przełknąć to, że nie jest na korbkę, ale jak już z tym się pogodziłem, no to wymagam, że zrobi za mnie wszystko. Moje początki z kręceniem filmu w ogóle zaczęły się na deskorolce i starych kamer 4x3 mini DV. Najlepszym motywem jest, jak masz kamerę pod deską, że widzisz trik, a w końcu kadru masz portret głowy bohatera, skatera. Trudne do wykonania czasami doświadczenie, żeby coś takiego kręcić, bo w pełnej ramce chcesz mieć głowę skatera, a na pierwszym planie deska. Dołu deskorolki, tak. Która jest ogromna przez fisheye, a głowa jest gdzieś tam malutka u końcu kadru. To był właśnie fajny motyw na wykorzystanie super zoomu. Kiedy kręcę skatera, jak najeżdża na przeszkody, się skupia, kręcimy jego portret, który tam muszę się skupić, na co chcę wskoczyć. On najeżdża na nas, a my się odzoomowujemy, prawda? Ten telefon z szerokim obiektywem, to tam ta stabilizacja robi bardzo dużą robotę i poczułem się jak ze starych lat z kamerą u dołu na deskorolce i tak sobie kręcąc. Rzadko kiedy telefon daje mi taką możliwość, żebym miał tak szeroką ogniskową, a w świecie filmu używa się tych szerokich też. I dzięki temu byłem w stanie zobaczyć, co jestem w stanie uzyskać na danej lokacji, szczególnie w pomieszczeniach, prawda? Rzeczywiście miałem taki czas na zdjęciach poprzedniej produkcji, kiedy musieliśmy zrobić wnętrze gdzieś tam kampera, prawda? I zdążyłem jakby podbiec z telefonem i zobaczyć na najszerszym obiektywie, ile jesteśmy w stanie pokryć tego wnętrza. I na tym etapie byłem w stanie wybrać po prostu obiektyw, mogłem pokazać DOP i on już mniej więcej wiedział, prawda, jakie to jest krycie i jakie szkło może założyć na kamerę, prawda? Wspomniałeś wcześniej, jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagrywaniem, o jeszcze jednej właśnie fajnej funkcji, o której też na co dzień zazwyczaj nie pamiętamy, ale te telefony mają normę IP68, czyli mogłeś zrobić jeszcze zdjęcia, filmy pod wodą. Tak, skorzystałem. Skorzystałem. Wszedłem do mojego świata podwodnego, do akwarium. Gdzieś tam trochę może pogoniłem te rybki. Sprawiło mi to jakąś radość wrzucenie go do akwarium. Podoba mi się to i pewnie używałbym tej wodoodporności częściej. A jak jest dźwiękiem? Pod wodą? Jest podwodny. Czyli słyszymy tylko to bąbelkowanie. Bardzo podoba mi się opcja manualnego fokusu. To szczególnie w akwarium zrobiło mi fajną zabawę po prostu. I mogłem zobaczyć też coś, czego zazwyczaj nie widzę, bo ludzkim okiem na przykład nie jestem w stanie zobaczyć tam mojego ślimaka z jego otworem gębowym. A gdzieś tutaj w makro, jak sobie podzoomowałem, zobaczyłem, co tam się dzieje, no to myślę, że czas do dentysty. Wszystkie te detale wtedy widać, tak? Tak. Jest jeszcze strefa kamery połączona z augmented reality, czyli z rzeczywistością rozszerzoną. I to jest o tyle ciekawe, że podczas nagrywania możemy dorysować coś w tej przestrzeni wirtualnej, czyli możemy dorysować komuś, nie wiem, rogi, zapytajnik i ta osoba, gdy się będzie obracać, poruszać, możemy to zaraz przećwiczyć. Po prostu ten element będzie taki 3D razem z nią w powietrzu. A, to jest fajne na przykład. Tak, to jest taki dodatkowy element kreatywny. Jest taka drzewnica nawet. Dokładnie, i ona tu wisi nam w powietrzu tak. Cały czas, więc widzimy o, to. Tak też? Tak też, pełne 3D. Czyli pełne 3D jest. W zasadzie byłem zaskoczony odszumianiem, stabilizacją i powiedzmy sobie, że nawet podczas nagrania widać, że jeszcze jak to pracuje, jak obejrzę nagrany, to lepiej wygląda. Na moje oczekiwania robi wszystko, co trzeba.